Cześć. Witajcie na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Casio G-Shock GBX-100NS-1ER. Zegarek do filmu został mi wypożyczony przez sklep Salony Jubilerskie Goldlux. A z kodem Ragnar otrzymacie rabat do 20% na wszystkie zegarki w ofercie. Wróćmy, moi drodzy, do tego nietypowego G-Shocka modelu. GBX-100. Jest to zegarek, który ma bardzo charakterystyczny wyświetlacz, z którym ja do tej pory do czynienia nie miałem. Jest to zegarek, który ma pewne funkcje smartwatcha w sobie, ale zachowuje wytrzymałość standardowego G-Shocka. Na pierwszy rzut oka przypomina kostkę DW5600, ale on tą kostką na pewno. Nie jest. Różni się w konstrukcji, w budowie, moduł i przede wszystkim zastosowany wyświetlacz. A mamy tutaj do, do czynienia z wyświetlaczem MIP, Memory in Pixel, który zapewnia, i na pewno to widzicie teraz na filmie, doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Z reguły wyświetlacze negatywowe nie dają nam aż takiej. Dobrej czytelności. A tutaj, tak jak widzicie, bez względu na kąt padania, można bez problemu odczytać godzinę na tym zegarku. Co jeszcze? Słuchajcie, ten model, oprócz tego, że jest niebywale lekki, bardzo fajnie wykonany. Ten bezel jest tutaj wykonany z, ze stali. Pozostała część zegarku to oczywiście tworzywo sztuczne. Zegarek z serii G-Lite. Ale mamy tutaj takie rzeczy, moi drodzy, jak. Licznik kroków, monitorowanie aktywności, kalkulator pływów i faz księżyca, jak w, każdej, w każdym zegarku z serii G-Lite. Oczywiście wytrzymałość, odporność na wstrząsy i wodoszczelność do 200 metrów. Naprawdę ciekawy model, moi drodzy, taki, który może się spodobać. Młodszym użytkownikom albo tym, którzy od g oczekują trochę więcej ponad standardowymi funkcjami. Co jeszcze na pokładzie tego modelu? Słuchajcie, pokazuje nam producent. Wezmę sobie etykietkę. Mamy Bluetooth, czyli możemy się połączyć ze smartfonem, odporność na wstrząsy, licznik kroków, licznik pływów, fazy księżyca i to, co powiedziałem, wodoszczelność 20. Barów, czyli 200 metrów. Naprawdę ciekawa propozycja. Jeżeli ktoś uprawia sport i nie chce mieć smartwatcha, to myślę, że ten G-Shock będzie fajną propozycją. Bardzo mięciutki, wygodny pasek. Przycisk podświetlenia tu na froncie. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda bardzo dobrze. Mamy podświetlenie od spodu, tak jak widzicie. I wszystko jest bardzo dobrze wyświetlane. W szczególności wyświetlanie godzin jest bardzo wyraźne. A co mamy tutaj jeszcze na pokładzie? Zobaczmy sobie tutaj: mamy e, timer, dobrze patrzę. E, mamy tutaj stoper, aktywność, powiadomienia i wskazanie e, czasu. Nie będę, słuchajcie, omawiał funkcji tego zegarka. Polecam kanały Tomka Głębiewskiego albo Mateja. Tam na pewno znajdziecie kompletne recenzje i omówienia funkcji tegoż modelu. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że jest to świetny wybór dla osób, które potrzebują niezawodnego i funkcjonalnego zegarka do takich codziennych sportowych aktywności, który wytrzyma naprawdę sporo. Mi osobiście szczególnie po, podoba się ten bezel, jak, jakby tego nie nazwać, ten element tutaj wystający metalowy, on na pewno będzie podatny na zarysowania, no ale G-Shock ma spełniać funkcje niedekoracyjne, a stricte użytkowe, więc taki znoszony G-Shock to zawsze fajny detal. Zobaczmy sobie jak ten GBX leży na moim 17,5 cm nadgarstku. Proszę bardzo. Zegarek jest bardzo lekki i naprawdę, naprawdę wygodny. Tak jak mogliście zobaczyć, podświetlenie bardzo dobre. Ściągamy to, co słuchajcie, jeszcze podoba mi się bardzo. To ta szlówka tutaj. Nie wiem, czy będzie to widać. Ma takie ząbki. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. O, teraz powinniście je widzieć. Ma takie ząbki, które blokują się tutaj w tych dziurkach. Dzięki temu ta szlówka nie lata nam po całym pasku. Co jest na pewno bardzo fajnym zabiegiem i rozwiązaniem. Ja Wam powiem szczerze: osobiście tego Dziśoka bym nie, nie kupił, bo mnie te nowe wyświetlacze się nie podobają. Wolę te wyświetlacze w starym stylu, ale jestem w pełni. Wyrozumiały dla tych, którzy ten model wybiorą. Bardzo duża czytelność, kilka smartwatchowych funkcji. Pełna odporność g to jest coś, co na pewno może ku temu zegarkowi skłonić. Bardzo fajne wykonanie. Tutaj mamy wersję czarną, taką all black, więc dla miłośników dodatków w czerni to też będzie. Bardzo fajny feature. No, oczywiście, zegarek może służyć jako idealny zegarek codzienny. Może poza stylizacjami stricte formalnymi. Piszcie w komentarzach, co uważacie o tym g -Shocku. Czekam na Wasze opinie. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Czekam na łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cześć.